w dzisiejszym odcinku bydło czarno-białe, stado 10 krów matek i 4 jałówki. Niestety gospodarz sprzedaje całe stado, rezygnuje z hodowli ze względu na wiek i przechodzi na emeryturę. Ale krowy są bardzo ładne. Jest to hodowla Cecylii i Jana Falkowskich z Wilkasów, województwo warmińsko-mazurskie. W gospodarstwie dominuje typowa dla tych obszarów architektura. Obok pięknej starej zabudowy mamy polską starą, rodzimą rasę zachowawczą, bydło polskie czarno-białe. Akurat trwa dój poranny. Doi gospodarz Jan Falkowski. A ile krów dojnych jest? Dojnych? No. W tej chwili 8. A wszystkie, bo z zasuszonymi wszystkich? Zasuszonych jest dwie, to 10. Bo one były w stadzie zasobów genetycznych, a już nie są. Tak, ale już wyszły. Z piątki zrezygnowaliście. Tak, i jałówki to 3 zacielone i 1 jałowa. Ale gęste mleko. Wszystko do sprzedania, całe stado. Tak. Te wszystkie dojone są? Tak. Ale akurat trafił. Też się doi? Tak. Ale takie typowe, nie? Nie za duże, akurat takie polskie czarno-białe. Tak, no jeszcze dwie zasuszone. Dwie krowy zasuszone, ale wymiona ma duże mają. A tu kurki sobie biegają. Całe stado szuka nowego domu. Państwo Falkowcy przechodzą w październiku na emeryturę, a nie ma następcy, dlatego zwierzęta są wystawione na sprzedaż. Jeśli nie znajdzie się gospodarz, który kupi je do dalszej hodowli, trafią na rzeź. A szkoda by było stracić takie piękne i produkcyjne zwierzęta. Dlatego też gospodarze, obawiają się, że nie sprzedadzą stada do dalszej hodowli, po ocieleniu nie inseminują krów. Przed nami stają jałówki, one również szukają nowego domu. Szczególnie ich szkoda oddawać na rzeź, a ich genetyka jest dobra. Jest to czysta rasa czarno-biała i można z nimi wejść do programu zasobów genetycznych. Podstawowym warunkiem udziału w programie zasobów genetycznych jest minimum 4 krowy. Do każdej sztuki jest roczna dopłata w wysokości 2730 zł, a dodatkowo są różne inne dopłaty do hodowli bydła, tak jak na przykład za dobrostan 1300 zł. Usytuowanie gospodarstwa i zabudowa jest wyjątkowo malownicza, a poranki tutaj są przepiękne. Wracamy do obory zobaczyć, jak idzie dój. A one zawsze były u pana tarasa, czy... Tak? Jak weszły zasoby, to one były już u pana. Tak, tak. Z tymi krowami już do zasobów genetycznych. Przyjeżdżali z Olsztyna takie pary grów i wybierali ze stada, nie? Aha. Parę lat temu. Bo to było kryte wtedy HF-ami pewnie jeszcze niektóre, nie? Czy jak było? Nie? To już ta rasa weszła. Znaczenie specjalne. Tak, tak, teraz tak. Ale wcześniej było ciężko z buchajami, nie? Nie, to inseminacja tak. Ale przed tym, jak zasoby były, to skąd buchaj był? Ja nie pamiętam, to trzeba żony pytać o to. A ty już ja wiem, bo to 20 lat. Jak tą rasę macie? No. A ile dziennie jedna da? 12, 15, 20, to tyle. Oni wie, wycielone w grudniu, w styczniu, lutym, niezacielane. Nie są zacielone? Nie. Tu jest stało, tam się doi, to jest zacielone, a to nie. Jałówki, trzy. I te dwie krowy tu na polu. Zacielne. Wysoko się. A kiedy się cielą te na polu? Teraz to. I ta już ma wolność. Pójdziemy za tą krową. A dwie zasuszone sztuki gaszą pragnienie.
Muszę przyznać, że jestem zachwycony scenerią obory w środku. Jest bardzo urokliwa, w szczególności paśnik. A co pan doli, to będzie się zasuszać zaraz, tak? No. W październiku się cieni. Hodowca zdaje resztkę mleka. Kolejna krowa wydojona. Teraz dezynfekcja. I zabieramy do jarkę konwiową, wypełnioną mlekiem. Mało mleka dalej. Co to znaczy, krowa się zasusza? Oznacza to, że jest ona około 2 miesiące przed wycieleniem i przestaje ją się doić, żeby mogła zregenerować organizm przed porodem. A z mlekiem co, do mleczarni, czy na, gdzie oddawane jest? Tak, do mleka, do mleczarni. No! Chyba! Przechodzi pan na emeryturę? No! Mąż mówi. Chyba. Oj. No. Już coraz więcej zwierząt opuszcza budynek i jest na pastwisku. To jest jakby rodzina? No bo to widać, że niektóre podobne do siebie bardzo. Rasa polska czarno-biała pochodzi z Fryzji, zajmującej obszar wzdłuż wybrzeża Morza Północnego w granicach Holandii, Niemiec i Danii. Występuje tam klimat morski, duża wilgotność powietrza i żyzne gleby, co sprzyja hodowli bydła. W średniowieczu wraz z osadnictwem holenderskim rasa ta, nizinnograniasta, przywędrowała na tereny Polski. Następnie późniejszy import do Prus królewskich i książęcych powodował, że te zwierzęta stały się najpowszechniejsze w dużych, wysoko rozwiniętych gospodarstwach. W pierwszej połowie XX wieku krowy czarno-białe zamieszkiwały większy teren Polski i uważano je za rasę rodzimą zwaną nizinną czarno-białą. W latach 70. XX wieku dwukierunkowo użytkowane bydło czarno-białe zostało niemal w całości poddane procesowi tzw. HF-izacji, co skutkowało przekształceniem tego bydła w jednostronnie mleczne. Jednak wysokie wymagania środowiskowe i żywieniowe tych zwierząt sprawiły, że hodowcy preferujący bardziej ekstensywne zwierzęta odczuli potrzebę powrotu do hodowli bydła czarno-białego w starym typie. Na prośbę tych hodowców Polska Federacja rozpoczęła pracę nad wyselekcjonowaniem z populacji bydła czarno-białego krów, które miały cechy budowy typowe dla starego typu. W wyniku tego procesu został opracowany program hodowli, odtworzenia i zachowania rasy. Decyzją ministra rolnictwa z dnia 28.08.2006 roku zostały otworzone księgi hodowlane dla rasy polskiej czarno-białej ZB. Rasa polska czarno-biała nie daje tyle mleka, co rasa holsztyno-fryzyjska, ale atrakcyjność tej rasy polega głównie na jej walorach dla cech funkcjonalnych, to jest zdrowotności, długowieczności, niewybredności w doborze paszy, dobrej płodności, doskonałemu przystosowaniu do niekorzystnych warunków środowiskowych, łatwych porodach, dużej żywotności cieląt, wysokiej wartości biologicznej mleka. Coraz więcej zwierząt opuszcza oborę. A te, które już są na zewnątrz, czekają na resztę. Stado pasie się niedaleko budynków, czekając za ostatnimi krowami, które są właśnie dojone. I ostatnie 3 sztuki z doju wychodzą na podwórze. Ich koleżanki czekają na niecierpliwie. Te głośno oznajmiają swoje przybycie. Reszta sztuk, widząc, że krowy wyszły już z doju, zaczyna pomału ruszać w stronę łąki, gdzie spędzą cały dzień na wypasie. Krowy w typie czarno-białym zawsze były hodowane u państwa Falkowskich, ale były to mieszańce, jak mówią gospodarze.
kiedyś przyjechał do gospodarstwa zootechnik i stwierdził po zobaczeniu stada, że część sztuk jest w typie rasy polskiej czarno-białej i że ta rasa jest odtwarzana i można wejść w program zasobów genetycznych, gdzie są dopłaty do hodowli tych zwierząt. Hodowców zainteresował ten temat. Następnie przyjechał selekcjoner z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka i wybrał sztuki do stada według kształtu ciała. Wtedy udało się wybrać do programu 6 sztuk. Wybrane krowy były inseminowane nasieniem buchajów czarno-białych. To selekcjonerzy z federacji wybierali buchaje zgodnie z genetyką. I tak stado po pewnym czasie stało się całe czarno-białe 100% genetyką bydła polskiego czarno-białego. Obecnie hodowcy gospodarują na 18 hektarach. Krowy zimą jedzą siano, siano-kiszonkę, śrutę pełnoporcjowaną, a latem całe dnie spędzają na wypasie. Przez lata państwo falkowscy brali udział w programie zasobów genetycznych i na koniec przed swoją emeryturą koordynator programu, pani doktor inżynier Anna Majewska, przesłała hodowcom specjalne podziękowania. Na dziś to koniec, mam nadzieję, że uda się temu stadu znaleźć nowy dom. Można kupić poszczególne zwierzęta, nie trzeba kupować całego stada naraz. Pozdrawiam, Przemek, Rasy Staropolskie, do zobaczenia w następnym odcinku.